Znaczy ta akcja, panie redaktorze, szanowni państwo, ta akcja nie jest absolutnie ratowaniem budżetu. To jest nasze działanie, tak jak powiedziałem wcześniej, skierowane do kibiców. I chcemy poprzez między innymi taką akcję pokazywać, tak jak mówiłem, że Stomil nie jest tylko klubem piłkarskim, tylko reprezentujemy duże środowisko. To środowisko ma ogromne tradycje. Ja też wielokrotnie powtarzałem, że Stomilowcy to nie są tylko ludzie w Olsztynie, w województwie i w całej Polsce, ale mamy bardzo dużo kibiców za granicą. Przecież bardzo wielu Olsztynian wyjechało za pracą. Ja naprawdę dostaję mnóstwo maili, SMS-ów od ludzi z poparciem, że to jest dobry kierunek, ten, który obraliśmy. Więc za to jeszcze raz dziękuję wszystkim, naprawdę, zarówno tym kibicom, którzy są za granicą, jak i tym, którzy są na miejscu. Natomiast odpowiadając bardzo konkretnie, powiem tak, proszę wybaczyć, ja się powtórzę, ale chciałbym to jeszcze raz, żeby to wybrzmiało. Ja zostałem klub grający w profesjonalnej lidze, w pierwszej, bez zapiętego budżetu. Proszę państwa, po prostu w tej chwili każde nasze działanie, mówię, to nie jest jakby skierowane konkretnie na pozyskanie budżetu, ale w mojej ocenie każde tego typu działanie powoduje, że o Stomilu, mam nadzieję, będzie się mówiło tylko dobrze, bo nie chcemy się tylko ograniczać do tego, że ja wraz ze współpracownikami jeździmy na prezentacje, spotykamy się ze sponsorami i mówimy, szanowni państwo, jest sierpień, jest koniec sierpnia, prosimy o życzliwość, tak? Nie na tym mi tylko zależy, bo oczywiście bardzo zależy mi na tym, żeby przychylność potencjalnych sponsorów była jak największa, stąd dzisiaj między innymi obecność pana prezesa Gajewskiego z firmy Egit, czy wspomniany przeze mnie pan prezes Sobieski z DBK Grupy. To są oczywiście przykłady bardzo pozytywne i bardzo jestem wdzięczny tym przedsiębiorcom, że zaufali nam. Oczywiście rozmawiamy z kolejnymi, natomiast liczę też na to, że po prostu przedsiębiorcy zobaczą, że w Stomilu jest stabilnie. Po pierwsze, że są rozsądni ludzie. Po trzecie, że po prostu staramy się, aby wyprowadzić klub na prostą. Bardzo konkretnie odpowiadając na jeszcze kolejne pana pytanie dotyczące stanu finansów. Tak jak zapowiadałem, zaczął pracę już zespół audytowy. Proszę mi wybaczyć, z pełną odpowiedzialnością mówię, że nie chciałbym uprzedzać, bo chciałbym mieć bardzo konkretne dane. Na chwilę obecną, tak jak państwu powiedziałem szczerze i mówię to do wszystkich kibiców Stomilu Olsztyn, nasze działania dzisiaj koncentrują się na zdobyciu finansowania na bieżącą działalność klubu. Wiem, że wielu to może zszokować, szczególnie, że tak jak sam kiedyś czytałem, trochę inne były informacje, ale ja muszę, tak jak zapowiadałem, muszę starać się, aby klub był w pełni transparentny. I dlatego mówię z pełną odpowiedzialnością, że dzisiaj nasze działania koncentrują się na tym, aby spiąć budżet, który nam pozwoli dokończyć rundę, to po pierwsze, a po drugie też pokazać potencjalnym sponsorom, że warto w Stomil inwestować po to, żeby w kolejnej rundzie, już w normalnym czasie, czyli tak jak wcześniej mówiłem, październik, listopad, grudzień, bo wtedy chcemy zrobić taką naprawdę dużą akcję wynikającą z ewentualnych szans pozyskania środków sponsorskich na właśnie kolejny sezon de facto, oczywiście zaczynając od rundy wiosennej, więc tak to w tej chwili wygląda. A co z zaległościami? To jest dobre pytanie, dlatego że ta część, o której przed chwilą wspomniałem państwu, że pozyskujemy środki na bieżące działanie, to nie tylko też ta część środków, które potrzebujemy na przykład na wyjazdy, bo proszę zobaczyć, że klub praktycznie, ja to już w rozmowach takich wewnętrznych z pracownikami nazywam nasz klub 100 milion tur, bo my jesteśmy notorycznie w trasie i proszę mi wierzyć, szanowni państwo, to są ogromne koszty, nawet taki mecz, jaki zagramy jutro w Nowym Sączu, proszę zobaczyć, jaka to jest odległość, to są setki kilometrów, to są koszty hoteli, prawda, wyżywienia i tak dalej, więc to jest po kilkanaście tysięcy na jeden taki wyjazd, więc oczywiście potrzebujemy tej części do bieżącej działalności, oczywiście potrzebujemy, wiadomo, środków na również opłacenie kontraktów zawodników, ale oczywiście mam też świadomość i to też staram się
mówiąc tak kolokwialnie, gasić te pożary, bo niestety one są, również spłacać w miarę możliwości zobowiązania. Nie jest łatwo, ale mówię, staramy się też rozmawiać, tak? Bo mi zależy, żeby Stomi też był klubem, który no, reaguje, że my nie chowamy telefonów, czy ja się, no ja wychodzę z tego klubu naszego i wchodzę no, jednymi drzwiami, więc nie uciekam gdzieś od obowiązków i od naszych zobowiązań, ale przede wszystkim staramy się też z osobami, osobami, firmami, klubami, no po prostu szczerze rozmawiać, prosić o wyrozumiałość. Muszę powiedzieć, że jest zrozumienie, więc tym bardziej jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy zaufali i naprawdę obiecuję, że to po prostu wyprostujemy. Panie prezesie, był pan widziany w poprzednim tygodniu w Rakuszu. Czy jakieś dodatkowe negocjacje z miastem wchodzą w grę? Czy możemy uchylić rąbka tajemnicy? Znaczy, pani redaktor, szanowni państwo, to jeszcze niejednokrotnie ktoś mnie zobaczy w ratuszu, bo ja po prostu staram się spotykać z różnymi ludźmi, zarówno od strony biznesu, jak i władzy. Naprawdę ze wszystkimi, bo dla mnie Stomi Olsztyn zawsze był klubem po pierwsze apolitycznym, a po drugie, tak jak przed chwilą państwu powiedziałem, chociażby akcja Stomilowcy z Stomilowcą. Ta akcja ma pokazać, że my łączymy, czyli łączymy zarówno środowiska biznesowe, jak i polityczne. Z każdym chcemy rozmawiać, ponieważ dzisiaj Stomi Olsztyn ma naprawdę, uważam, duże szanse, żeby pozytywnie namieszać w tej lidze. Mamy ciekawy zespół. Staram się, aby w klubie była dobra atmosfera, ale do tego wszystkiego, żeby to zrealizować, spiąć, no niestety, ale potrzebne są pieniądze.